Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony dniu bez samochodu, czyli 22 września. To co właśnie widzimy, to jest dróżniczka przekazująca rozkaz maszyniście z pociągu towarowego na stacji w Skierniewicach. Mamy również rowery, które znajdują się na dworcu w Skierniewicach. Ludzie dojeżdżają nimi i wsiadają w pociąg, którzy pewnie jadą do Warszawy, ewentualnie w kierunku Łodzi. A my właśnie wyruszamy rano w naszą podróż. Oczywiście pociągiem, skoro to dzień bez samochodu. Właśnie tutaj wjeżdża KM-eczka, którą pojedziemy do Warszawy Zachodniej. Siadamy. Jesteśmy już w Warszawie Zachodniej, gdzie spotkaliśmy Meleksa, który podwozi i przywozi ludzi z peronu numer 9. To tam właśnie się udajemy. Żeby dojść na peron numer 9, wcale nie jest takie oczywiste i trzeba całkiem sporo przejść po drodze, żeby się tam dostać. Tutaj właśnie dlatego wozi Meleks. Pewnie dlatego, jak ludzie jadą z jakimiś większymi bagażami. Następnie schodzimy w podziemia. Tam widzimy, że trwają remont. I tunelem przechodzimy na peron 9. Jeszcze rzucimy okiem, co tam za tymi ogrodzeniami słychać. Tam za bardzo nic się nie dzieje. No i wychodzimy po schodkami na górę, na peron 9 Warszawy Zachodniej. Swoją drogą jestem tu pierwszy raz w życiu i stąd będziemy wyruszać w dalszą podróż. Oczywiście pociągiem. Tak jak przystało na ten dzień. Ale to nie są jedyne środki transportu, jakimi będziemy dzisiaj podróżować. A tutaj widzimy jeszcze Melek, z którym jechaliśmy, sobie stoi i czeka na podróżnych z pociągu. To w ogóle pierwszy raz w życiu chyba jechałem Meleksem. No i nadjeżdża nasz pociąg. Tym razem jego stacją docelową jest Działdowo, ale my jedziemy nieco wcześniej, bo wysiądziemy sobie w Ciechanowie. Kolejna KM-ka, dwuskładowa, więc było dużo miejsca. Otóż okazuje się, że niektórzy ludzie wiedzą o tym, że istnieje coś takiego jak dzień bez samochodu i normalnie sobie biorą ten dzień na przykład wolny w pracy i chcą gdzieś sobie pojechać z rowerem, czy po prostu gdzieś, żeby sobie jakąś wycieczkę odbyć. No my tu właśnie jedziemy, następna stacja Ciechanów Przemysłowy, tam właśnie wysiadamy. Zobaczmy, co tam jeszcze słychać za oknem. O, tu jakieś takie pole, nic szczególnego. No i jesteśmy już w Ciechanowie Przemysłowym i tutaj będziemy się wybierać na zwiedzanie miasta Ciechanów. Oczywiście filmik ze zwiedzania Ciechanowa również powstanie i w swoim czasie zostanie opublikowany na naszym kanale. Kameczka odjeżdża, a my wyruszamy dalej. To chcemy zrobić co dzień bez samochodu Ciechanów. Istotnie jest to Ciechanów Przemysłowy. Rowery miejskie. No a jak na dzień bez samochodu też przystało, żeby je nagrać. No i tutaj mamy w Ciechanowie fajny tandem. Ale ruszamy szybko dalej. Naszym kolejnym punktem będzie Opinogóra. Wsiadamy właśnie w autobus i jedziemy do Opinogóry. To jest około 8-9 km. Potem wracamy z Opinogóry, gdzie zwiedzaliśmy park romantyczny, który oczywiście też pokażemy w naszych nagraniach w przyszłości. No i wracamy powoli do Skierniewic, bo już się robi powoli późno. Tym razem będziemy wracać KM-ką, piętrową KM-eczką. I ona będzie jechać aż do Warszawy Gdańskiej. No już na Warszawie Gdańskiej uchwyciliśmy SKM-kę, żeby również była na materiale zim bez samochodu. Otóż brakuje jednej rzeczy, ale to może później powiem, jakiej brakuje. No i teraz przesiadamy się w metro, którym to jedziemy do Warszawy Śródmieścia. Na dworzec Warszawa Śródmieścia. Tutaj jeszcze wjazd metra. No tak jak widzicie, zaliczyliśmy naprawdę dużo środków transportu tego dnia. Brakuje tramwaju. Tramwajem nie jechaliśmy. No i mamy tutaj piękne metro, którym jechaliśmy do centrum i idziemy na peron Warszawa Śródmieście, z
którego to będziemy chcieli pojechać, otóż w zaskoczeniu być może, wcale nie do Skierniewic, tylko oczywiście do... No dokąd? Do Warszawy Ochota oczywiście będziemy jechać. Akurat nie tym pociągiem, bo ten to pociąg służbowy, ale ładnie wjeżdżał, więc postanowiłem go nagrać. Do Warszawy Ochota będziemy oczywiście jechać, żeby za daleko nie pojechać. No i my już właśnie wchodzimy po schodkach na Ochocie do góry. Będziemy przechodzić na drugą stronę ulicy i pójdziemy sobie do Warszawy Głównej, skąd pojedziemy już docelowo do Skierniewic przyspieszoną KM-eczką o godzinie 19:12 chyba, albo 17. Będzie widać na wyświetlaczu. Warszawa Główna, no i widać już nasza KM-ka stoi podstawiona i czeka na odjazd do Skierniewic. O, 19:12, odjazd do Skierniewic. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzień bez samochodu. W naszym wykonaniu. Następny już za rok.